Cześć, jestem Farel, witam wszystkich zadymiarzy w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku chciałem wam bardzo podziękować, ponieważ ostatnio poprosiłem was, że jeżeli do końca dnia dobijecie 10 tysięcy łapek, to wrzucam kolejny odcinek z gry Brawl Stars i to będzie nie byle jaki odcinek. Wywiązaliście się z umowy, mega dziękuję, więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przetestujemy sobie przedpremierowo nowego klimatycznego zadymiarza, którym jest Lu. Sprawdzimy sobie, jak działa jego gadżet, jak działa jego star power i generalnie zagramy sobie nim gierki w kilku trybach. Może być to solo, duo oraz na przykład gemgra. Wiem, że dzisiaj była aktualizacja w grze Brawl Stars i z pewnością wielu z was myślało, że już nowy zadymiarz jest w grze. No niestety jeszcze go nie ma i mi się wydaje, że nowy zadymiarz zostanie dany wraz z nowym sezonem. A nowy sezon zaczyna się za niecałe 12 dni. Więc moi kochani, musicie się jeszcze uzbroić troszeczkę w cierpliwość, aby odblokować nowego zadymiarza. Więc dlatego dzisiaj go dla was przetestuję i zagramy nim przedpremierowo. Więc moi kochani, umówmy się tak samo. 10 tysięcy łapek do końca dnia pod tym filmem i jutro wratuje kolejny kozacki odcinek z gry Brawl Stars. Nie mogę wam zdradzić, o czym będzie ten odcinek, ale sami się przekonajcie, strzelcie łapeczkę i jutro się widzimy. Teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Dzięki ślicznie za wsparcie, moi kochani. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie coś z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, wysyłajcie mi to do mojego maila kodfarel@gmail.com. Oczywiście mail znajdziecie w opisie. A jeżeli wasz film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście 25 zł na Megaboxa. Oczywiście w odpowiedzi zwrotnej na waszego maila podeślę wam kodziki PSC. Jeżeli jeszcze mnie wspieracie z kodzikiem Farel, klikajcie pierwszy link w opisie. Wtedy kodzik wam się automatycznie sam wpisze do gierki. Zapraszam wszystkich na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami, też znajdziecie link w opisie. A ja już, moi kochani, nie przedłużam, zaczynajmy testować nowego zadymiarza. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i chciałem wam oficjalnie przedstawić nowego, chromatycznego zadymiarza, którym jest Pan Lu. Moi drodzy, spójrzcie, jak on wygląda. Jest to wesoła maszynka do robienia lodów, jest to jeden z członków legendarnego trio. To nie jest Neymar, Suarez oraz Messi, tylko Pan P, Gale oraz Lu. Tak prezentuje się nasz nowy zadymiarz. Jak widzicie, na czapeczce ma znaczek Pana P. Na tym patyczku wbitym w ten prawdopodobnie malinowy rożek jest też narysowany Pan P. Czyli to jest jego taki, wiecie, sługusik, możemy tak to nazwać. Z tyłu ma jakąś korbę, którą można nakręcić, wiecie, jak kiedyś stare samochody. No i jakąś ma klapkę na plecach. Nie chcę wiedzieć, po co jest ta klapka z pewnością. Jak coś mu się już nie mieści, no to musi tą, wiecie, klapkę otworzyć i wyrzucić. Wiecie, o czym mówię. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy teraz, na czym polegał będzie jego gadżet oraz star power. Wchodzimy w zadymiarzy i, moi kochani, mamy. Jak jest w grze opisany Pan Lu? Lu to gość, który zawsze zachowuje zimną krew. Częstuje wszystkich lodowymi niespodziankami. Uważaj, by nie poślizgnąć się na lodzie i nie dać się zamrozić. Okej, okay, tak brzmi opis naszego nowego chromatycznego zadymiarza Lu. Sprawdźmy teraz, na czym polega jego gadżet. Jego gadżet nazywa się bryła lodu. Lu osłania się lodem i staje się niewrażliwy na ataki przez jedną sekundę, czyli to jest taki jakby god mod, że on nagle twardnieje albo po prostu wokół siebie robi jakąś aurę. Za chwileczkę sobie sprawdzimy to. I ładunki na mecz są 3. Czyli rozumiem, jak Piperka nas na przykład fokusuje, z daleka leci ten pocisk, jak zdążysz nacisnąć gadżet, no to stajesz się na sekundę nieśmiertelny i ona nie trafia. Bardzo to jest ciekawe. Zobaczymy, jaki on jest szybki. Tu możemy jeszcze sobie kliknąć informacje dodatkowe. Punkty życia 3920, szybkość ruchu normalna. No dobrze. Podstawowy atak to zamrożenie. Lu bombarduje przeciwników lodowymi rożkami i jest w stanie unieruchomić rywala, zamrażając go na jedną sekundę. Wow! Obrażenia 3×532, zasięg bardzo, bardzo daleki. Wow, czyli coś w przypadku Piperki oraz B. Szybkość przeładowania bardzo szybko. Super atak, lodowy napój. Lu rzuca zamrożonym syropem. Tworzysz na ziemi oblodzony, śliski obszar. Bardzo utrudnia przeciwnikom stawianie domyślnych kroków. Zasięg daleki. Wow, brzmi to naprawdę ciekawie. Teraz sprawdźmy jego gwiezdną moc. Jego super atak nazywa się Super Mróz. Przeciwnicy znajdujący się w obszarze super ataku Lu stopniowo zamarzają, jak przy ataku zamrożenie. Okej, okay. Czyli rozumiem, ten star power będzie wspierał podstawowy atak. Dobra, brzmi to naprawdę ciekawie. Lecimy z testem nowego zadymiarza. Na początku przetestujemy sobie go
wiadomo gdzie, nie? W sali treningowej, zobaczmy jak się nim poruszamy. Okej, okay, prawo, lewo, strzelmy. Wow, on rzuca trzema pociskami i jak widzicie, bot otrzymał taką śnieżynkę przy swoim lewym górnym rogu. I ta śnieżynka stopniowo się zwiększa jak trafimy i stopniowo zmniejsza, jeżeli ten atak kolejny nie nastąpi. No dobra, fajnie to wygląda. Lu rzuca takimi rożkami, okej. Okay. I rozumiem, że jak ktoś będzie miał full zamrożenia, to bardzo wolno się porusza. Sprawdźmy sobie teraz na tym bocie to. Tak, jak widzicie, gwiazdka jest w pełni załadowana i teraz ten bot jest spowolniony. No dobra, mamy ultimate atak, rzucamy. Jak widzicie, ja się nie ślizgam, a bot się ślizga. No dobra, tylko nie damy rady tego tutaj sprawdzić, bo te boty się nie przemieszczają niestety. Użyjemy teraz gadżetu. Okej, mamy taką tarczę, ale jeszcze raz chcę to sprawdzić. Uderzmy sobie tego bota i teraz dajemy tarczę. Tarcza. Odporny, widzieliście to? Czyli to działa w ten sam sposób, jak się zrespimy. Przez chyba dwie pierwsze sekundy po zrespieniu się w trybie trójki mamy osłonę. Dobra, czas przetestować go na polu bitwy. Lecimy, moi kochani, z tematem tryb solo. Mamy skrzyneczkę u góry, więc od razu sprawdźmy sobie, ile hitów musimy zadać w skrzynkę, żeby ją otworzyć. Na 4 bomby. Dobra, na 4 bomby, a w magazynku mamy 3 amunicji. Czyli łącznie musimy 12 razy hitnąć z naszego ataku podstawowego. Okej. Okay. Na pierwszym Power Cube'sie dalej musimy 4 razy hitnąć. No dobra. Na 3 Power Cube'sach już skraca nam się do 3. Dobra, to jakiś Daryl chce mnie podjechać, a ja go tutaj chcę chwycić. Chodź, to ja cię chycę. Dobra, dostał. Został. Nie! Auto atakiem rzuciłem na skrzynkę, ale jestem dzbanem. Dobra. Patrzcie, ślizga się na lodzie, wariat. No chodź tutaj. Ciach, ciach, ciach. Został zamrożony, bo mu gwiazdkę całą nabiłem i przez chwilę go stunuję. Patrzcie, znowu. I teraz wjeżdżam w chłopa na ostro. Ja się nie ślizgam, on się ślizga. Został zablokowany w ścianie, uciekam. Dynamite. Postaram się porobić go na gadżet. Patrzcie. Lecimy, lecimy, moi drodzy. Gdzie ten Dynamite? Tam jest. 10 Power Cubesów. O kurde. To będzie niebezpieczne na pewno. Musimy tutaj uważać tego Dynamite'a, bo on jeszcze ma ulta załadowanego. On po parę tysięcy teraz wdaczy. Dobra, zamrażamy go. Tarcza! Udało mi się odpalić tarczę! Wyjaśniony. Wow, widzieliście? Ultimate Attack nic mi kompletnie nie zrobił. Chyba, że wybuchł prędzej, a byłem troszeczkę... Nie byłem w polu rażenia ataku. Wy sobie jeszcze raz to sprawdźcie w powtórce, ale mi się wydaje, że chyba dostałem tym Ultimate Attackiem. Zagrajmy sobie teraz zbiory klejnotów. Nowe środowisko już jest dodane do gry. Bardzo fajne, klimatyczne, zimowe. Mi się podoba, bo już tamte żółte krzaczki troszeczkę mi się znudziły. To jest naprawdę mega spoko. Mam w drużynie jakiegoś Tika, tak? Tika i Spike'a. I zobaczymy, jak nam pójdzie na tym grabie naszym panem Lu. Czy jest on OP na ten tryb, czy też nie? Nie, bu, 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 bu. Dobra, porobiony. Ja kroję te klejnociki. Eluwinka. Obijamy, obijamy, obijamy. Nie, padnę, padnę. 117 HP. Rzucam ulta na środek. Niech się te Morty ślizga. Jakim cudem on mnie porobił? Wow. Przecież to są boty, a oni mnie wyjaśniają. Aż mi się w to wierzyć nie chce. Dobra. Ej, Mortis, 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 zostaw to. Dobra. Te bociki chyba jakieś zostały ulepszone po tej aktualizacji. Tak mi się bynajmniej wydaje. Że nawet w miarę ogarniają tą gierkę. Grają dosyć, dosyć spoko. Rzućmy im tam lodowisko do tyłu. Się ślizgają. Zostali zatrzymani totalnie. Dobra. Leży. Kolejny gaming. Dobra, to ja to kroję. Chcę przetestować gadżet. Dawaj, 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 bo. Wal mnie. Hahaha. Jestem niezniszczalną lodziarką, gościu. A ty coś gadasz. Kolejny gadżet. Dawaj. Dawaj, Tik. Jestem niezniszczalny. Ła, 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 ła. Dobra. Żartowałem, ja tak padłem. Gadżet, gadżet, gadżet. Kurde, ten gadżet na sekundę tylko powoduje to, że jestem nieśmiertelny, no. Okej, sprawdźmy teraz, jak wygląda. Widzieliście to? Lu wali sobie rożkiem w twarz, jak przegrywa. Dobra animacja. Dobrze, moi kochani. Nacieszmy się jeszcze nowym zadymiarzem. Zagrajmy sobie 2000 jezior. Tym razem duo z bocikiem. Mam w drużynie Karla. Może być, może być. Okej, dzięki Carlito. I tutaj mamy od razu kolejnego gościa. Od razu w nich wjeżdżam. To jest 8-bitowiec. O Jezu, on mnie wali na dwie bomby. Nie podjeżdżajcie 8-bitowca Lu, bo będzie ciężko. Au. Au, au.
Lód porobiony! Nie wiem, jakim cudem się udało! Gadżet mnie obronił. Taka jest prawda, gadżet mnie obronił. Mam 6 power cubesów, nie jest źle. Tego Gina wyjaśniam. Spokojnie, spokojnie, byku. Gadżecik. Nie trafiłem. Będę leżał, będę leżał, będę leżał, będę leżał. Żyję. Haha, byłem odporny. Byłem odporny po prostu na wasz wybuch. Dokładnie wybuch miny Bu. Ale że ten Bu taki cwaniak, tu chce mi zaminować. Cwaniaczek? A zaraz mój ziomek się zrespis. Poczekaj tylko chwilkę, byku. Farel detonator, dobra. Zdetonowana jedna bomba. No gdzie ty, Karli, że przecież tam padniesz? Głąbie kapuściany. Dobra, ja was, mordeczki, lodem obsypuję i wyjaśniam. Kolejny ult. Gdzie chcesz mi uciec? Wal go! Ty miny się władowałem. Ale okej, okej. Cieszynka jest spoko, podrzuca lodem, a jak przegrywamy, to wali serożkiem na michę. Moim zdaniem Lu jest mega słodki, no i z bardzo fajnym zadymiarzem. I to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, moi drodzy zadymiarze. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek do końca tego dnia i jutro wlatuje kozacki odcinek z gry Brawl Stars. Zapraszam jeszcze wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jutro, trzymajcie się, nara!